Cześć, witam serdecznie. Cześć. Marcin Kuźmak w kolejnym filmiku. Dzisiaj widzimy się z Grzegorzem i będziemy przyglądać się jakiej maszynie, Grzegorz? No Caterpillar podstawowy, 428D. 428D. Powiedz mi, bo pracujesz na tym Caterpillarze, z którego jest to roku maszyna? To jest 2001, o ile się dobrze pamiętam. 2001, czyli maszyna ma w tym roku okrągłe 20 lat. No jak widać, ona jest prosto, jakby można powiedzieć, przyjechała z budowy. Wszędzie jest kupę błota i tak ma być. Koparka nie jest po to, żeby wyglądać, tylko ma zarabiać. Powiedz mi, jaki tutaj jest silnik zamontowany? Silnik diesla, katowski. Katowski silnik diesla, zapewne turbo doładowany, tak? Jest turbo doładowany, niestety nie pamiętam parametrów, bardziej jestem zainteresowany samą pracą budowlaną, a nie na parametrami silnika, więc nie jestem przygotowany na takie szczegółowe pytania. To nic, ci, którzy znają się na Caterpillarze, wiedzą, o co chodzi. Powiedz mi, jakie jest zużycie paliwa podczas pracy taką maszyną? No średnio około 6 litrów na godzinę pracy, takiej przeciętnej, grzecznej pracy, przy czym oczywiście czasem zrobimy jakiś tam, wiadomo, przestój i tak dalej. To jest takie średnie spalanie na dzień pracy spokojnej razem z przerwą. 6 litrów na godzinę. Dobra, miałbym do Ciebie gorącą prośbę, Grzegorzu. Czy mógłbyś mi startnąć tą maszynę? Jasne. Wejdziemy sobie do jednej z najlepszych koparko-ładowarek na świecie, 428D. No, nawet jest czyściutko, powiem Ci szczerze, bo widziałem kiedyś dużo brudniejsze maszyny. Okej. Okay. Co w tym momencie robisz? Tam jest gaz ręczny, tak? Gaz ręczny, taki, który trzyma stałe obroty w maszynie. No i zagadała! Zobacz. No i chodzi. Maszyna, która stoi nieuruchamiana bardzo długi okres czasu, jest gdzieś w granicach 0 stopni na dworze, 0 dymu. Pięknie, to jest to. Caterpillar. Jak w kabinie on wygląda? Kierownica jest zapewne regulowana, tak? Możemy sobie podregulować koło kierownicy. Można regulować, ale niestety jest wyregulowana tym razem na stałe już. O! To jest ciekawostka. Dobra, popatrzmy może, co tutaj są za zegary. Ten pierwszy jest od czego, Grzegorzu? To mamy dodatkowe światła z przodu, takie nie mijania, lecz do pracy, powiedzmy gdzieś, kiedy już nam zapadnie zmrok i potrzebujemy dodatkowych świateł. Tu mamy koguta, tu mamy świece, podgrzewanie świec akurat jest ręczne, czyli jak przyjdą duże mrozy, to tyle, ile przytrzymamy, tyle się nam grzeją świece. To szczerze mówiąc nawet nie wiem, nie używam tego. Dobra. Kolejny mamy wyłączanie hydrauliki, w tym momencie przestaje pracować ogon. Dałbym się, znaczy nie da, nie wyłącza się. To jest używane w momencie, kiedy chcemy przestawić ogon z lewej strony na prawą. Czyli przesuwamy całe ramię wysięgu podczas pracy. I ono w tym momencie się odbezpiecza, jest luźne. Należy odepchnąć się łyżką, aby przestawić ją na drugą stronę. Na lewą bądź na prawą, jak nam wygodnie. Klakson widzę tam na końcu jest, tak? Tak, klakson i jeszcze wycieraczka, która akurat no, też już zakończyła swój żywot. Dobra, a same zegary, ten jest od czego? Ładowanie, temperatura oleju, nie temperatura, tylko paliwo to jest, paliwo, tak? I co mamy temperaturę jeszcze wody. Wody cieczy chłodzącej w silniku, no i na końcu jest obrotomierz. Mogę Cię prosić o małą przegazóweczkę? Jasne. Dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, wystarczy, Grzegorzu. Urok kata. Okej, okay, powiedz mi, do czego służą te trzy wajchy z tyłu? Tej akurat nie używam, przyznam. Te dwie to są stopy nasze hydrauliczne, które stabilizują. Podpieramy tym koparką ładowarkę. Dobra, obrócimy się do pracy może? Jasne. Dobra, to pokaż mi, jak pracuje. Tak pokrótce, taki ciekawy kacik. Podpieramy go. Podkręcamy trochę obroty. Tutaj mamy tak, wysięg. Mamy w nodze, w nodze sterowania nogą. Teleskop, tak? Tak jest. No i cała reszta, przymykanie, otwieranie, ramię, no i obrót. Okej.
Jak widać, mamy założoną łyżkę skarpową, a więc nabieranie urobku jest bardzo szerokie. Dobra, złożymy go tak w pozycję transportową. I jeszcze poproszę Cię, Grzegorzu, żebyś się obrócił i pokazał nam, jak się operuje przodem. Tak pokrótce, na postoju. Łyżka do góry, na siebie. Czy jest to wersja ze szczęką łyżki? Tak. Jest szczęka. Ja może wyjdę na zewnątrz, pokażę, jak to pięknie wygląda. I idzie do góry. Caterpillar, jedna z najlepszych marek maszyn budowlanych na świecie. 428D. Myślę, że będzie kiedyś okazja zrobić ciekawy filmik o tym, jak ta koparko-ładowarka jest naprawdę w akcji, jak pracuje. To tyle. Zapraszam Was na swoje kolejne filmy. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam. Cześć.